Rozbudowę planuje Plaza Suwałki, ale jej plany mogą pokrzyżować właściciele nieruchomości położonych na tyłach galerii. W ostatnim czasie inwestor, czyli Plaza Suwałki, przedstawił radnym Rady Miejskiej koncepcję rozbudowy tego obiektu handlowego. Takie spotkanie z radnymi Rady Miejskiej miało miejsce pod koniec listopada tego roku. Koncepcja, którą zaprezentowała Plaza, wskazuje, że konieczne byłyby pewnego rodzaju wyburzenia, przebudowy sąsiednich nieruchomości, prywatnych nieruchomości, a w związku z tym Plaza musiałaby się stać ich właścicielem. Jeżeli uda się firmie wykupić nieruchomości, a są tam domy mieszkalne i szereg garaży, przyjdzie pora na kolejny krok. Na pewno byłaby tutaj konieczność zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Wszystko więc teraz w rękach właścicieli nieruchomości położonych za budynkiem galerii. W negocjacje z nimi Urząd Miejski nie zamierza się wtrącać, szanując prawo własności. Konkluzja z tego spotkania była taka, że jeżeli Plaza będzie w stanie dogadać się z właścicielami tych prywatnych nieruchomości, zaproponować im satysfakcjonujące ich koszty wykupów tych nieruchomości, to wtedy radni Rady Miejskiej rozważą, czy zasadnym będzie przystąpienie do zmiany tego planu zagospodarowania przestrzennego. Wtedy na tym spotkaniu dano sobie taki czas, że Plaza ma przedstawić swoje, że tak powiem, dokonania z rozmów z właścicielami do końca lutego i wtedy jeszcze odbędzie się również kolejne spotkanie z radnymi Rady Miejskiej, by wysłuchać tego, co udało się przedstawicielom Suwałki Plaza w tej sprawie wskórać. Jak zapewnił nas Kamil Sznel, do tego czasu w ratuszu nikt nie podejmie jakichkolwiek działań. Do tego czasu w Urzędzie Miasta na pewno żadna procedura administracyjna nie będzie prowadzona, ponieważ mówiąc kolokwialnie, piłka jest po stronie przedstawicieli Suwałki Plaza, to oni zgodnie z wolą muszą dogadać się z właścicielami nieruchomości. Jeżeli ci właściciele nieruchomości zgodzą się na wykupy, no to wtedy będzie można w ogóle mówić o jakiejkolwiek rozbudowie. Jeżeli nie, temat najprawdopodobniej nie dojdzie do realizacji.